Witam serdecznie. To drugi reportaż z mojego cyklu Miasta i miasteczka w Niemczech. Grit. Miasteczko nad Renem liczące 750 lat. Trochę zapomniane. Żyje tu tylko 810 osób, ale warto odwiedzenia. Wypad można zaplanować dosłownie na pół dnia. Maleńka średniowieczna starówka, pałac, malownicze uliczki, a na koniec restauracja, w której można posiedzieć przy piwie i poobserwować statki na Renie. Wrócicie do domu zrelaksowani. I zobaczcie. Wjeżdżamy do Grit. I tu już pięknie po prawej stronie stary młyn. O, takie widoczki. Proszę, popatrzcie, ładnie. Tu z przodu dom z 1880. To taka wąziutka uliczka, ale jakże fajna, zobaczcie. Wszystko ładnie przyozdobione. Niemcy mają do tego dryk. O, mam nadzieję, że pani mnie nie obleje wodą. O, całe szczęście. Zobaczcie, kotek przyjemny. Piesek jest. Cicho. Halo. Także takie malownicze tutaj uliczki są. Zaraz spróbujemy wejść jeszcze w jedną, jeszcze wam pokażę coś ciekawego. Patrzcie, jakie piękne stare domy. Aż przyjemnie popatrzeć. Tu mamy starą pompę. To też w ogóle ciekawostka w Niemczech. O, i tu taka perełka. Malutki domeczek. Stareńki. Między drzewami. Cóż to jest? Jakaś kamienna wielka płyta. O, potężna. O, nie wiem, co tu nawet napisane. Może tu zgodłem tego miasteczka. A my idziemy nad Ren, zobaczymy, co tam się dzieje. To jest takie ładne wyjście. O, proszę bardzo. Pływają sobie statki po Renie. Instalacja, tak jakby jakiś jacht. No, malownicze miasteczko. Tutaj taka ta instalacja jest, o której wam mówiłem. To pewnie z jakiegoś statku. Wzięli i postawili tutaj. Dlatego to tak jest. O, tu jest to miasteczko. Tam byliśmy przed chwilą. A my pójdziemy tu dalej. Zobaczcie, jak fajnie. Tu jakiś statek sobie płynie. Tam jakiś statek. Bo w Niemczech nie bardzo wiem, jak jest, czy można łowić ryby na Renie. Znaczy pewnie można, ale trzeba jakieś tam nie wiadomo co wykupywać. Natomiast myśmy sobie jeździli nad Ren na Holandię, bo na Holandii jest tak troszeczkę łatwiej. Wykupuje się za 40 euro i abonament, taki jakby abonament, i ma się na cały rok. I wtedy można bez problemu łowić. No i tam pojechaliśmy na cały dzień odpocząć sobie nad Renem. Super było. Coś tam złowiliśmy, ale
Trochę żal nam było rybek i z powrotem te rybki wpuściliśmy do renu, ale przyjemnie jest, bardzo przyjemnie. Tutaj dochodzimy do takiej bramy przeciwpowodziowej. Ona tak jakby jest zamykana, gdy ren wylewa. Tu nawet widać, w jakich latach wylewał i kiedy wylał najbardziej. Czyli najwyższy stan to jest 1926 rok. A te bramy są bardzo ciekawe. One na dole i po bokach mają takie gumy i one, jak ta brama jest zamykana, to one opierają się, uszczelniają tutaj o taki metal, no i ta woda wtedy nie przepływa. Ciekawe. O. A tam jest cała przystań, jak widzicie. Można sobie tutaj postawić samochód i chodzić. Tam sobie stateczki pływają. A my teraz, o, gdy tak zobaczycie na górę, to widać, że to miasto było założone w 1250 roku. Tak przynajmniej na tym herbie, na tej tabliczce napisane. Teraz pójdziemy zobaczyć do zamku. No, okazuje się, że można wejść do tego zamku. Tutaj nawet jest informacja, że on był wybudowany w 1310 roku i do 1425 roku należał do rodziny von Buren. Że jest tutaj kotwica rzymska z jakiegoś statku z legionów rzymskich z roku 65 naszej ery. Zobaczymy zaraz tą kotwicę. O, tam kotwica wygląda. O, fajnie przycięte drzewka. Tam widać ten zameczek, a my idziemy zobaczyć tą kotwicę rzymską. Świetnie drzewo zachowane, 2000 lat, nic nie spróchniało, nic o siebie. Nie, żartuję oczywiście, to pewnie ta metalowa część bardziej to jest jako, a drewno to potem dopiero dodali. A to mamy jakieś lwy przed tym zamkiem. A, tu jest też hotel, jakaś restauracja, proszę bardzo. No, całkiem przyzwoite. Tak to wygląda. Tu jakaś figurka, tam jakieś działko. Spróbujemy obejść to dookoła. No, ale ładne, ładne. Tak to wygląda. Pójdziemy z tamtej strony, tam jest w ogóle wyjście też, widzę, brama. No i dobrze. O, gazem ogrzewane. Nie, to nie gaz. To jest olej o połowy. Tam jest następna kotwica, jakaś budka strażnicza. Nie wiadomo, o co chodzi. O, superowo. Zaraz wam pokażę tak bardziej z daleka, żebyście widzieli. Uwaga! O, jak to wygląda? Tak. Cofamy się, cofamy, cofamy. Cofamy, cofamy. Tak. O. Także prawie w całości widać. A tu już jest wyjście. Brama.
i wracamy skąd przyszliśmy, czy przyjechaliśmy. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.